zmienia. Właściwie każdy z nas skądś idzie i dokąd zmierza. Właściwie w każdym z nas jest taki wędrowiec. I taki wędrowiec, on oczywiście mówi, że możemy uciekać właśnie z przeszłości. Możemy także uciekać w przyszłość. I zanim odpowiemy sobie na to pytanie, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, powstaje w nas samych, gdzie dojdziemy, to powstaje w nas samych, po co jest nasza taka wędrówka. I pojawia się cała masa pytań ku temu. I dobry wędrowiec powie, najważniejsze, żebyś wędrował z otwartym i czystym sercem. I ładne słowa, ładnie powiedziane, bo przeze mnie, ale co one tak właściwie oznaczają? Co to znaczy z czystym sercem? Co to znaczy z czystym i otwartym sercem na przykład wędrować? Wędrować przez takie zwyczajne nasze życie. Często myślimy o tym, że kiedy mówimy z czystym sercem, jeżeli ktoś podchodzi, to właściwie o co tu chodzi w tym? Co to za definicja? Skąd ona się w ogóle wzięła? I kto ją wymyślił? I wtedy przyjmujemy, że czyste serce to intencje. A to bzdura, to nie. Że z czystym sercem znaczy mam dobre intencje w stosunku do siebie. I jedną rzeczą, którą popełniamy, że czyste serce oznacza wypełnienie serca dobrymi intencjami. I wędrowanie z czystym sercem, z dobrymi intencjami, ono bardzo często, i wszyscy o tym wiemy, buduje w nas pewnego rodzaju, jakby to Państwu powiedzieć, strukturę drogi, która niekoniecznie dla nas jest strukturą dobrą. Ale mamy połączenie. Halo? Pani już nie ma, ale za to jest... Ja. Dzień dobry, witam. No dobra, powracając do tematu. Chciałem powiedzieć, co to znaczy wędrować z czystym sercem. Jak myślisz? Co to znaczy wędrować? Często mówi się, używa się, co to znaczy mieć czyste serce w ogóle? Albo wędrować z czystym sercem, żeby ktoś do mnie podszedł z czystym sercem, żeby on miał czyste, dobre serce. Wiesz co, to chodzi o intencje. Moim zdaniem to chodzi o intencje, czyli takie... Widzicie Państwo? Dokładnie powiedziałem, że wiele osób nam się kojarzy, że z czystym sercem to z dobrymi intencjami, a to nieprawda. To znaczy, to nie tylko to, bo chodzi o czyste serce, czyli to, że nie robi nikomu krzywdy i nikt mnie nie krzywdzi. No właśnie, to właśnie to mówiłem, że z reguły czyste serce kojarzymy z intencjami. Odpowiedzmy, a ja powiem, że nie. No dobrze. Ale mamy telewizję. Powracając do tematu, zmęczę. Czyste serce przede wszystkim. Intencje, jakiekolwiek by nie były, nie oznaczają już czystego serca. One mogą oznaczać dobre intencje, ale to nie oznacza, że w czystym sercu mogą pojawić się dobre, ale mogą pojawić się też tego. Ale to już nie mówimy o czystym sercu. Czyste serce jest bezwarunkowość. Jest czystym sercem. To oznacza, że w tym sercu nie ma nas. Ale my jesteśmy właścicielem tego serca. To oznacza, że co do tego serca przyjdzie, z całą pewnością będzie pozbawione zamiaru. Będzie pozbawione celu. Czyste serce, ono oznacza, że robimy coś, nie oczekując nagrody. Jeżeli robimy coś z czystą intencją, to już jest coś wcześniej i jest coś później, prawda? Tak. A czyste serce oznacza, że nie ma czegoś takiego. Czyli coś, jak jest intencja, to jest zamysł, realizacja. Bo można,
Jest zamysł, realizacja, a później też jest coś, prawda? Tak. A czyste serce ustawia nas zawsze w pozycji czasu teraz, czystego czasu, że ale słyszę, że mamy połączenie, że nie oczekujemy, robimy coś, bo jesteśmy dobrzy, ale i robimy to z czystym sercem, bo że w tym czystym sercu nic nie ma. W takim sensie nie ma oczekiwań. Ono jest wolne, ale także wolne od nas samych. Od naszych myśli, od naszych płaczów, od naszych lęków, od naszych obaw, od naszych nadziei, od naszych nawyków, od nas samych jest czyste. I to jest takie czyste serce. Jeżeli spotykamy dziewczynę, czy spotykamy chłopaka z czystym sercem, to wiemy, że nas nie oceni, wiemy, że o nas nie będzie mówił, wiemy, że niczego od nas nie oczekuje, wiemy, że nie wie, dokąd my idziemy, nie ma różnicy i skąd żeśmy przyszli, nie ma różnicy, bo ma czyste serce, prawda? Nie ma tam przede wszystkim czegokolwiek ludzkiego, bo czystość oznacza czystość. Czystość. Czystość chwili teraz. Ale mamy połączenie. Czy zgadzasz się ze mną odnośnie czystego serca? Tak, zgadzam się z tobą. 100%. Rozumiesz, bo jeżeli mówimy o... Często mówię na przykład o tym, często mówię o Bogu, o wyższym bracie, o przeznaczeniu samym w sobie, bo każdy z nas potrzebuje takiego... Mieć tą świadomość, że On jest obok nas. To jest. I mówię czasami, że widzimy Go wtedy, albo kiedy toniemy. Tak. Widzimy wtedy, kiedy jest nam źle. Ale czasami też mówię o tym, że chyba mamy połączenie następne. No, chyba tak. Ale czasami mówię, otwórzmy serce na Niego. No i co? No i załóżmy... Przestańmy oceniać. Nie. Że przychodzi, jak to się nazywa, przychodzi dzisiaj Jezus do ciebie i mówi, tu muszę odsunąć koleżanki, tu muszę odsunąć twoją pracę, tu muszę odsunąć twoją przeszłość i na tym śmietniku naszych emocjonalnych właściwie nie ma gdzie go posadzić. Chcielibyśmy go z boku posadzić, ale jego nie ma. Bo w naszym sercu jest tyle różnych rzeczy, że, nie ma na niego miejsca. Że ten najważniejszy, który powinien usiąść obok nas jako kolega, kurde, no nie ma dla... Tu siedzą wspomnienia, tu siedzi chłopak albo dziewczyna była, tu siedzi to, no Panie Boże, sorry, ale... Ale nie teraz. Ale nie teraz. No ale mamy połączenie. Mamy telewizor. Dobry Halo? Wieczór. To spotkamy się w krótkiej przerwie. Idź z czystym sercem. Idę z czystym sercem. Już inaczej to rozumiesz, prawda? Tak, wróżbito rodzinie. Idę spełniać swą posługę. No, ja mam parę pytań za karę. Ja sobie ze starszego człowieka robi. Ale powracając do naszych tutaj, naszego tutaj programu, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli mówimy o takim naszym otwartym sercu, bo każdy z nas może posiadać otwarte serce, ale kojarzymy go z reguły, takie otwarte serce kojarzymy z jakimiś intencjami. Ale otwarte serce, czyste otwarte serce, ono nie oznacza, że tam są intencje. Ono oznacza, że tam nie ma nic. Tam nie ma nic, ale przede wszystkim nie ma tam nas. To oznacza, że w tym sercu pojawia się tylko i jedynie czasami my sami, ale bez żadnych obciążeń możemy zaprosić siłę wyższą, jakąś siłę wyższą, ale trzeba tam zmienić, trzeba tam odrobinę wnieść takiego swojego rodzaju porządku. Dlaczego warto zrozumieć definicję czystego serca? Ponieważ definicja czystego serca, zrozumienie definicji czystego serca, ona oznacza, że jeżeli spotkamy drugiego człowieka, to oddajemy dla niego, my podchodzimy do niego ze świadomością taką, że człowiek ten ma białą taką kartkę, że ten człowiek nie ma w stosunku ani dobrych, ani złych intencji, że my w stosunku do drugiego człowieka mamy całkowicie neutralną treść.
Z drugiej strony ktoś powie, no ale jesteśmy narażeni na różnego rodzaju manipulacje wtedy. Otóż nie. Otóż nie. Zawsze stawiamy, zawsze istnieje wtedy pewnego rodzaju granica, bo jeżeli mamy otwarte i czyste serce, bez jakichkolwiek zamiarów w tym niesionych w sobie, to widzimy, że druga osoba przechyla się w jedną stronę lub przechyla się w drugą stronę. Granica przechylenia, ona oznacza, że robi ta osoba więcej dla siebie, a mniej dla siebie, ale czyste serce daje nam pewnego rodzaju dystans do tego, jak daleko ta osoba może się wychylić lub my z jakiego dystansu możemy patrzeć na daną osobę. Co więcej, zakładamy z reguły, że ta druga osoba, która z nami jest osobą dobrą. Zakładamy, że jest osobą inteligentną. Zakładamy bardzo wysoki pułap. Dajemy dla każdego jednego człowieka, który do nas przychodzi i zakładamy, że to jest osoba mądrzejsza od nas, albo może nie tyle mądrzejsza, mądra, bardzo inteligentna, bardzo fajna, bardzo mądra i temu podobne. Czyli dajemy komuś od razu, z samego początku, bardzo wysoką poprzeczkę, którą on może podnieść, ale może też ją bardzo obniżyć. Zakładamy, że ta osoba tą poprzeczkę jak podniesie, to jesteśmy pełni uznania i pełni autorytetu, ale mając czyste serce, ta osoba może też tą poprzeczkę obniżyć, co nie oznacza, że jest złym człowiekiem, tylko oznacza, że dzisiaj nie chce skakać wysoko. Wciąż mając czyste serce w stosunku do drugiego człowieka, nie pozwalamy sobie na pewnego rodzaju ocenę drugiego człowieka w żaden sposób. Bo drugi człowiek, którego spotykamy na naszej zwyczajnej drodze, którego spotykamy, drugi człowiek ma swoją historię. Załóżmy, mężczyzna ma żonę, którą bardzo kocha, ma dzieci, które bardzo kocha, ma swój dom, swoje potrzeby i temu podobne. I jeśli mamy czyste serce, to spotykamy się z danym człowiekiem, ale nie zaglądamy mu w jego życie. Interesuje nas tylko człowiek, nie interesuje nas wszystko, co dalej. Czyli tak naprawdę nie oczekujemy od niego w żaden sposób, że weźmie nas za rękę i poprowadzi nas do swojego ogrodu, swojego życia, a jedynie wiemy, że w tym momencie potrafimy być vis-a-vis człowieka, który jest wartościowy, który swoimi myślami, swoją mową i swoimi zamierzeniami tak naprawdę tworzy swoją wartość cały czas i podnosi tą poprzeczkę, albo ją obniża, mówiąc, że nie da rady czegoś tam zrobić. I dla mnie fantastyczną rzeczą, jeżeli podchodzę takim czystym sercem do drugiego człowieka, jest patrzeć, czy ten człowiek naprawdę podnosi sobie poprzeczkę, czy ten człowiek naprawdę idzie w górę, czy też obniża swoją poprzeczkę. Ale mamy połączenie. Ciekawe, jako ja będę miał poprzeczkę. Halo? Kochani, zbliżyliśmy się do przerwy, na którą was bardzo serdecznie zapraszam. Pomyślcie o czystym sercu. Fajnie jest z kimś rozmawiać i iść przez swoją własną drogę właśnie z czystym sercem. Z czystym sercem, nie z dobrymi intencjami.